na aktywność fizyczną każda pora jest dobra. Akurat grudzień to jest taki miesiąc, gdzie wiele osób wpada depresja. My staramy się tutaj promować aktywność fizyczną niezależnie od pogody, niezależnie od miesiąca, stąd uważam, że akurat ten grudzień, ten dzień i poniedziałek jeszcze są jak każda inna świetną porą do promowania aktywności fizycznej. Pan dziekan celnie powiedział o misji AWF-u, a ja dodam, że misją całego naszego miasta i samorządu jest wspieranie takich inicjatyw, także uczelni, która wnosi w życie miasta nie tylko to naukowe i dydaktyczne, trudną do przecenienia wartość. Bardzo się cieszę, że także reprezentując miejski samorząd mogę towarzyszyć Wam w takich inicjatywach, bo wspólnie pokazujemy, że w Białej Podlaskiej chcemy być zdrowsi, chcemy być aktywniejsi, chcemy być bardziej uśmiechnięci. Że zajęliśmy się organizacją tego wydarzenia, była popularyzacja właśnie tego rodzaju sportu. Pozostaje on wśród studentów nadal w pewnym sensie zapomniany. Pozostaje on gdzieś tam daleko, bo wiadomo, nudny, bo jest tylko może dla osób starszych. A my chcieliśmy temu zaprzeczyć, pokazać, że młodzi też potrafią się bawić, że potrafimy się właśnie razem, że tak powiem, zgrać. Że potrafimy razem z prowadzącymi stanąć w szeregu, wystąpić, przejść się dookoła stadionu z uśmiechem na twarzy i że tak naprawdę potrzebne nam są tylko i wyłącznie chęci. Zatem podsumowując, nic nie jest w stanie zjednoczyć nas bardziej niż sport.